Siemanko, cześć, witam. Double exp skill za nami. Evencik wrześniowy się skończył. Trzeba pogadać na temat Magicka, expa, dista. Nie, chociaż kurde, tego dista przydałoby się wbić, ale to już za późno. Zapraszam. Jeżeli chodzi o expa, to tutaj zacząłem event z levelem 848. Skończyłem na levelu 853. 5 leveli na plus. Tutaj mamy taki mały, sympatyczny screenek z Tibia Fraxów. Od prawej strony piątek, dalej sobota, dalej niedziela. Zaczynając od piątku. Wbite 17,7, dlatego że Orange rzuciło mi kłodę pod nogi. Była dętka, bez dętki byłoby tutaj 63, ale wydaje mi się, że gdyby nie było tej dętki, to ogólnie ten wynik całościowo byłby dużo mniejszy. Dalej, sobota 80,3. Kłoda rzucona pod nogi przez Tipsoft, pewnie teraz to widzicie, jak mi skraszowało klienta w drodze na Oberona, ale przeżyłem. Na szczęście tutaj żadnej wpadki, nic się nie działo. Niedziela, 100,6 wbite, jak coś, bo pewnie są osoby, które sprawdzą ten wynik na Tibia Fraxach. Na Tibia Fraxach, na Tibia.com wyświetla mi się 18-19 kk jako za ten dzień, ale tak samo możecie sobie zobaczyć, ile na Tibia.com mi zaliczyło na koniec dnia expa, bo tam było 10 miliardów 290, 211 milionów, a mam, jak widać, 10,293, a w ogóle dzisiaj nic nie biłem, przed SS-em tak samo nic nie biłem, leciałem na siłę chyba do tam 2:30 w nocy, więc you know. Nic tutaj nie jest kombinowane, Tibia.com mi tak to policzyło, nie wiem, bo chyba tam się to zliczają o 3 w nocy, czy o którejś tam to się tam zlicza, jak jesteście online, jeżeli tam ekspicie, to są takie problemy, ale no. Szybko poleciał, zbadaj element, poleciało i 100 tutaj jest. W sumie tyle, aha, jeszcze jedno, ile wydałem Tibia coinów? Na wszystkie 3 dni poszło mi 285 TC. Czego 150 to są kartki, reszta boosty. Możecie sobie zobaczyć, obliczyć ile tych boostów tam poszło. Nie pamiętam dokładnie, chyba tam 5 czy 4. Chyba 4. Przez cały event nie zobaczyłem ani minuty staminy zielonej. Więc od piątku leciałem na 200%. Sobota 200%, niedziela 200%. Nie było ani minuty zielonej staminy, więc to też tutaj warto mieć na uwadze. Czy jest to wynik dobry ogólnie, te 199? Dla mnie osobiście jak najbardziej. Jest to dla mnie bardzo dobry wynik, wręcz rekordowy, tym bardziej, że w ostatni event wbite 111, a tutaj w niedzielę 100, więc no, co tu dużo więcej powiedzieć. Czy jest to wynik jakiś super ekstra, patrząc globalnie też na innych graczy? Szczerze, nie. Nie jest to dobry wynik. Ludzie wbijali ponad 200 w jeden dzień, więc tutaj na pewno nie jest to wynik super ekstra wow. Tyle. Lecimy do Magicka. Jeżeli chodzi o Magic Level. Evencik rozpoczęty z Magickiem 3.7, brakującymi 10,02% do 3.8. Skończyłem brakującymi do 3.9 Magicka 94,62. To nam daje wbite przez ten okres 15,4%. Ile spaliłem rusk? Spaliłem rusk 68. Czy jest to wynik dobry? No tak średnio bym powiedział, ale no coś za coś. Albo exp, albo Magic. Jest to mniej na pewno niż w ostatni event, ale tam też mniej było expa. Widzicie tą zależność. Jeżeli Magic, to Magic, jeżeli exp, to exp. Są osoby, które pewnie mogą to połączyć, ale no, mi to tak nie wyszło, jak widać. I co wam tutaj mogę powiedzieć? Co wam tutaj mogę powiedzieć jeszcze? Bo to w sumie już wszystko wam przedstawiłem, jak wygląda i tak dalej. Aha, jedna ważna sprawa. Bo sporo osób pisało mi, pytało się, albo gratulowało mi już top 1 na Secure Magicka. To nie jest taka prosta sprawa, ten 38 Magic to jest z Loyalty. Żeby 38 Magic bez Loyalty mi wleciał, to jeszcze ze 3 eventy i będziemy mogli sobie tutaj może gratulować, więc you know, jeszcze do tego trochę czasu jest, 3 eventy, double expa skilla,
myślę, że co najmniej. I co? I co? Co ja wam tutaj mogę powiedzieć jeszcze? A, no tak. Gdyby nie ta dętka w piątek, myślę, że expa byłoby mniej, Magica byłoby więcej wbite. Niestety ta deska tak mnie nastawiła na expa, żeby jednak jeszcze odrobić to, co się straciło i pójść jeszcze do przodu, więc wiecie, Magic tutaj poszedł lekko w odstawkę, tak samo myśląc sobie, że kurde, co ja tego Magica będę bił, jak jeszcze do następnego bardzo daleko, do 3-8 bez loyalty też daleko, 38 sobie dobijesz, kilka procent będzie też git. No i tak zostało, expiłem sobie stówka w niedzielę, 80 w sobotę, 63 łącznie z dętką w piątek. I tyle. Tyle. Chwalcie się, jak u was poszło. Jeszcze tutaj wspomnę, że cały czas mam kamyczek do użycia. Nie wykorzystałem go jeszcze. Planuję go wykorzystać pod koniec września, więc teoretycznie jest tutaj level 855, praktycznie 853. Gdyby nie dętka, to już byśmy tutaj dobijali do 855. Ale też tak jak mówiłem, inne byłoby nastawienie, więc takie gadanie, że teraz miałbym taki level jest nie na miejscu, bo pewnie nawet bym nie miał 853, gdybym nie padł. Tak bym powiedział, ale Magic byłby większy o kilka procent. Tyle. Strzałeczka, dzięki za oglądanie, tak jak mówiłem. Napiszcie w komentarzach, jak temu was poszło. Może macie jakieś jeszcze pytania co do tego mojego wyniku, moich wyników. Tyle. Elo, trzymajcie się i cześć.